Siemaneczko moi drodzy wikingowie, witam was w kolejnym odcinku z Valheima. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze moi drodzy, ja się zasugerowałem waszymi radami i bardzo słusznie. A jakimi to? Właśnie takimi to, żeby stworzyć sobie zbroję z abominacji. Tak jest, z korzenia dokładnie, ale tylko zbroję. Nie cały zestaw, tylko napierśnik. Ale dlaczego? No dlatego, że on ma odporności na przebijające obrażenia. Tak jest. Więc mogę się po mglistych krainach bujać teraz, no już nieco pewniej. Chociaż muszę uważać na moby, które mają obrażenia od ognia. Tak jest, no bo mogę iść z dymem, niestety. Ale z rzeczy ciekawszych mam już trzy rzeczy z zestawu. To jest zestaw Sons of Nine Mothers, tak jest, Heimdala, tak jest. I on daje, czekaj, co on dodawał w ogóle? Tak, dwie rzeczy dają blok na 200%, trzecia rzecz daje Bulwark, tak jest, umiejętność aktywowana. Na 5 sekund nie otrzymujemy żadnych obrażeń, ogólnie spoko opcja, jest przypisany do klawisza G, także jest całkiem spoko. Już testowałem, w ogóle to ładnie wygląda, sami zobaczcie, dęk. O, coś takiego. I teraz przez 5 sekund jestem niezniszczalny. No, coś, myślę, że super opcja, fajna opcja. No, kupę hajsu mi zeszło na to, żeby to ogarnąć. Tak jest, no niemal się wyprztykałem. Ja wiem, czy mi zostało może z 1000 sztuk złota, tak na dobrą sprawę. Nie wiecie, o co chodzi. Wiem, co miałem sprawdzić, bo ja nadal portal mam w tej kopalni w Mglistych Krainach, tam, gdzie znalazłem tę kopalnię. Celce, tak jest, Creature Level and Load Control, oczywiście pozwala na respawn tych miejsc, także zaraz to sprawdzę. Zacząłem też oczywiście wydobycie tego nieszczęsnego czarnego marmuru, czy nieszczęsnego, no fajnego, ja go bardzo lubię, ja go bardzo, bardzo szanuję, to jest fajny materiał, ja lubię z niego budować. To też oczywiście w swoim czasie. No, jedzonko, tak jest, no oczywiście jak mógłbym zapomnieć o jedzonku, ulepszyłem sobie jedzonko. Znaczy, ugotowałem lepsze, nie? Co prawda pasztecik z Loxa jeszcze zostaje, bo ja nie lubię marnowania jedzenia, o czym dobrze wiecie. Póki co mamy tutaj zająca na mglisto oraz omlet grzybowy. Mam jeszcze ten talerz z pełen mięsa, który się zrobi z mięsa Loxa, z mięsa szperaczy i jeszcze czegoś, tylko nie pamiętam z czego. Ale to już jak zjem wszystkie paszteciki, to ogarnę. Dobra, ja chciałem jeszcze rzucić okiem, jak wygląda respawn właśnie kopalni. Tak jest, czy to będzie tylko tak, że kopalnia już, tak jak ją oczyściłem, wiecie o co chodzi, wszystkie te drzwi potwierałem, wszystkie tam te blokady, nie, pozdejmowałem, coś w tym stylu. Czy to tak wygląda? Czy po prostu jest pełny, szperacze pomioty, czy to jest pełny respawn? Zobaczmy, nie, czekaj, drzwi są pozamykane, to bardzo fajnie. Dzień dobry panu. Ty to mi, miśku kolorowy, nic nie zrobisz. Umrzyj sobie, dziękuję ci bardzo. Ale... O, proszę, nawet się zrespiły ponownie te pieczęciołamacze, no to fantastycznie. Znaczy, z jednej strony spoko, czyli kurczę, czarne rdzenie też tutaj będą znowu. O, jak fajnie. Czyli nie będę musiał jakoś strasznie kombinować nad poszukiwaniem kolejnych... O, ty kleszczu, ty chytrusie. Czekaj, co wyście są za kleszcze? To jest... Nie, wy jesteście zwykłymi kleszczami, także z wami tu nie będzie tragedii. Ja, tak jak mówię, ja muszę uważać na moby, które mają... A ty co, odpoczywasz, tak? Stwierdziłeś, że zmęczyłeś się i pauza. No okej, spoko. Muszę uważać na moby, które mają obrażenia od żywiołów. Ogień przede wszystkim, ale myślę, że pozostałe byłyby mnie w stanie, no, zdecydowanie rozszarpać. Także z tym będę musiał, czekaj, uważaj. Dobra, tam jest, widzę, jakiś czerwony, tam jest fioletowy. Ich kolory i tak już nie odwzorowują ilości gwiazdek, ponieważ jeśli mobek jest... A nie, czekaj, tu nic nie było. A nie, no jest, oczywiście, że jest. Halo. Tylko czekaj, no dobrze by to było jakoś tutaj ciachnąć. Czekaj, młotek mamy tu, to zbaszujemy. O, proszę cię bardzo.
miedziany złom jeszcze dostałem. Ja jeszcze w życiu w rękach nie miałem miedzianego złomu. Niesamowite. Co tu mamy? Legendarna peleryna z Loxa. No, nie jest najgorsza. Moja i tak jest lepsza, bo ma wodoodporność. To mnie najbardziej cieszy, że nie muszę się przejmować jakimś tam deszczami i tak dalej. Tym debuffem, jak jesteś mokry i tak dalej, nie? Ale tak jak powiedziałem, ogólnie spoko, że tak się zrespiła ta kopalnia. Ja jej teraz nie będę robił ponownie, bo to już było, jakby nie było. Wiecie, o co chodzi? O, czekaj, to sobie jeszcze tutaj machniemy. O, tak sobie to machniemy. Jeszcze ci poprawimy, mój drogi. Was tu wszystkich wytłukę, tu znajdę rdzenie, więc będę mógł znowu kuźnię postawić. Tylko czekaj, czy te rdzenie, one nie były gdzieś tutaj na pierwszym piętrze? Jak to było? Czy ja je później gdzieś tam na dole znalazłem? Bo nie pamiętam. Tu było pusto, tu były pieczęciołamacze, co też jest bardzo fajne. Tu było zejście, nie wiem dokąd. O! Tu to chyba było, nie? Ja pewnie, że tak. Aha, czekaj, ja muszę zniszczyć to. Krzaki. No i proszę bardzo, i bardzo fajnie. I teraz sobie czarną, mroczną, tajemniczą kuźnię zrobię. I tu znowu jest kiełba. O, dawaj złoto, bo mi go... Ojej, panie, ale mi go brakuje. Tak jest. No niestety enchantowanie, argumentowanie. Tak jest. Afiksów. No to już się zaczyna się pewien problem. Właśnie z kasą. No, problem jak problem. Bounty bardzo pomagają. Te nagrody od... zapolowania od kogo? Od Haldora. No oczywiście, że od Haldora, jak najbardziej. To zdecydowanie bardzo pomaga. Zwłaszcza te już na wyższym poziomie, tak? Jest polowanie na moby z równin. Jest całkiem spoko. I jeszcze zauważyłem mało tego, że bardzo często wrzuca mi moby w miejsca, w których już byłem. Teraz mam akurat tak, no tu mam dwóch, to muszę ich odkryć i tutaj wszystkich mi w ogóle wywaliło w jakichś dziwnych miejscach. Ale to i tak ja ich wszystkich pozbieram, bo za to jest kupa hajsu. Naprawdę. No a tak jak mówię, tego hajsu schodzą spore ilości. Właśnie jeśli chcemy trafić jakiś porządny afiks, który nam naprawdę pomoże. Dobra, czekaj, to zrobimy tak. O, to też można. A na co to idzie? Na legendarki. Kurde, okej, spoko, ale to zostawiamy, bo będę potrzebował. No oczywiście przydałby się również kamień lokalizacyjny. Tak, miło byłoby znaleźć w ogóle kamień lokalizacyjny do królowej. Ale z królową na razie, czy ja wiem... Z tych lizna z bagien. O rany, co ja biedny zrobię. Idź tam i stąd. Cholery francowate. Aha, no dobra, to już wiem. Przyjdą glutki. Tak, dobrze mówię? No ja, tam się oczywiście zaczynają dymy, ale żeby było śmiesznie. Oni teraz będą przychodzić. A tutaj gdzieś w ogóle się szlaja berserk pięciogwiazdkowy z srebrnymi gwiazdkami, tak jest, czyli za jego zabicie on się podzieli na kolejne berserki i tak dalej. On gdzieś tutaj jest, to na 100% jestem pewien, bo on mi zwiał. On ze poszedł w ogóle gdzieś tam w las i tak dalej i zaczął tam dymić po wsi, nie? Ja tam widziałem jakiś taki rozpierduch i tak dalej. W ogóle raz trolle przyszły, to on im też tam naklepał. Myślę, kurde, całkiem fajny strażnik, więc niech zostanie, niech będzie jak jest. Dobra, wy mi moglibyście mi z łaski swojej nie przeszkadzać, bo ja bym sobie bardzo chętnie teraz machnął czarną kuźnię. Tak, i tak też uczynimy. Nie to, ja bym chciał, czekaj, najpierw bym pochował wszystko. Aha, no dobra, kierownik, dzień dobry. Ty idziesz precz. Wszyscy? Na razie tak. O, proszę bardzo. Tyś się, Krystian, skąd tu w ogóle hopie wziął, ty mi powiedz. Idź spać, tyle ci powiem. Tu? Czekaj, no dobra, was dwóch też... Chociaż, kurde, nie, czekaj, ja muszę, ja muszę uważać, bo sama ich trucizna byłaby mnie w stanie nawet wykończyć. Jakbym się zagapił na hapeczki, to byłaby mega bieda, nie? To sobie damy zaraz odporność na truciznę, bo czemu nie? Żeby jakiejś większej umieralni nie było. Aha, dobra, ty super, stary, to zrobiłeś, to mi się bardzo podoba. Pani błotna flegmo. No i teraz już wchodzą jakieś takie mniejsze obrażenia od tej trucizny. Stęchlizna zanika, no bardzo miło. Ty wypadł pierwsze. Zostaw... O, aś tu przydusił temat.
no mógłbyś sobie iść tam do rowu. O, siedź sobie tam w rowie, jak coś następnym razem przyjdzie, to bawcie się dobrze. Dobra, z rzeczy ważnych, co ja potrzebuję? Czarną kuźnię. Oczywiście, z rzeczy ważnych ja potrzebuję czarną kuźnię, ale najpierw miałem tak, miałem wywalić to, co tutaj idzie tak, do przepalenia. To oraz to. Jedna pieczęć, dobra, mamy jedną pieczęć, więc ta kopalnia jeszcze jest do przeszukania, bo tam było więcej tego, ale na razie mówię, dam temu spokój. Ja bym ogólnie chciał zobaczyć, co tam dalej się w ogóle dzieje we wsi, w tych mlistych krainach. No i ruszyć mimo wszystko dalej, tak, bo ja to już kiedyś mówiłem, mnie już mnie strasznie korci, strasznie mnie kuszą po prostu te Ashland i Daleka Północ, kurde, bo tam będzie fajnie, panie, tam na pewno będzie fajnie. Czekaj, kiełbony sobie damy tutaj, bo może kiedyś się przydadzą, nigdy nie wiadomo. Galaretki, cała reszta to wraca tu. Miodek, dobra, okej. Ty idziesz do schowania. Właśnie, miecz jagluta, wygałaczka jagluta, tak na dobrą sprawę. Całkiem fajna rzecz, nawet go zakląłem. No, nie najgorsze staty. Od ognia, od piorunów obrażenia i obrażenia cięte oczywiście. No tylko, żeby go ulepszyć, wiadomo, trzeba mieć... jagluta musiałbym ubić 6 razy jeszcze. Tak, żeby to ulepszyć do maksa, więc chyba mi się niekoniecznie chce, chociaż no nie byłoby źle, bo i tak go ubić, to by się przydały dodatkowe runiczne kamienie. Ale o co chodzi z tym mieczorem? On ma coś takiego, na środkowym przycisku, leklik, proszę bardzo, meteorycik sobie przyzywa. Jak kogoś bawią takie rzeczy, to całkiem spoko. Tylko szczerze powiedziawszy, jak sobie tak myślę, jak ja mam walczyć mieczem i jeszcze rzucać jakimiś meteorytami, niekoniecznie. Zdecydowanie niekoniecznie. Tym bardziej wydaje mi się, że przy rzucaniu tego meteorytu jesteśmy bezbronni. Bo jak ubiorę tarczę, nie? To jakbym się chciałbym parować, no właśnie. I wtedy dostaję bułę na pysk i kończy się po prostu impreza. Wiecie, o co chodzi. Dobra, to sobie... Nie, to skitramy, dziękuję. Dobra, co ja tu miałem? Glutki jeszcze i miodek na truciznę. Dobra, miodek na truciznę ląduje nie tutaj. Miodek na truciznę ląduje tu. No nie, to akurat zabieram ze sobą. Bardzo fajnie. I co? I czarna kuźnia. Tak, Jaworski, miałeś zrobić, chłopie, czarną kuźnię. Gdzie jest mój młotek? Halo. Proszę mnie tu pokazać. Wyrób. Czarna kuźnia potrzebuje ode mnie czarnego marmuru, 10 Yggdrasilów. Właśnie, po to ja miałem siekierę. Bo ja się tak zastanawiałem, po co ja wziąłem siekierę, a już wiem, po co ja wziąłem siekierę, bo miałem uciąć parę Yggdrasilów. Zapomniałem sobie całkowicie o tym. Bo się tak skupiłem na tym czarnym marmurze, zacząłem w ogóle ganiać, zrobiłem sobie tą zbroję właśnie korzenną i zacząłem to testować na szperaczach, jak to w ogóle będzie wyglądało, więc jest ogólnie spoko. Nie chodzi tu jakiś klient? No nie ma, dobra. Jak się może jakiś znajdzie, to dostanie ode mnie w caban, znaczy... Pokażę wam, o co chodzi, bo tak jak mówię, pisaliście w komentarzach, że o, niemożliwe, czemu ja tak mało obrażeń otrzymuję. No ja to już ostatnim razem mówiłem, kwestia tego, że mam bardzo dużo afiksów na odporność na obrażenia fizyczne, na przebijające, tak, i cięte chyba, też tam gdzieś tam coś wpada. No oczywiście plus teraz jeszcze dodatkowo z tego pancerza korzennego odporność na przebijające, no to już nie ma takiej dramy. No ale wystarczy, że się pojawi kurczę mobek i to nie musi być jakiś super koksny z ogromną ilością gwiazdek czy coś w tym stylu. Wystarczy, że się pojawi jakiś mobek z obrażeniami. No, od ognia to już jest w ogóle zaorane, ale czy nie wiem, od błyskawic na przykład, czy coś takiego. No choćby sama ta trucizna, nie? Widzieliście, zrobiły wjazd, niby to są bagna, to są glutki i tak dalej. No ale ta trucizna była, tak naprawdę byłaby mnie w stanie wykończyć. Także no to trzeba mieć na uwadze. No, mając jeszcze więcej kasy, a to też nad tym myślę, że zacznę robić jeszcze więcej tych nagród u Haldora, żeby więcej kasy nazbierać, no i dorzucić sobie też afiksy odnośnie odporności na żywioły. Tak jest, to tam jest ten elemental,
Resistance, czy jakoś tak, coś w tym stylu, no jakbym to dorzucił, no to to by na pewno też pomogło. A tym bardziej wiem, że jak pójdę do Ashlandu, jak tam zapłynę i tak dalej, no to ja zdaję sobie sprawę, że tam będzie zionęło ogniem po prostu z każdego możliwego miejsca, więc raz, że ta zbroja korzenna mnie może, no może mnie to boleć, tak, może mnie to bardzo boleć. To na pewno. Dobra, zające, uciekajcie. Ile mam tych Yggdrasilów? Tyle. Okej. Okay. Starszy na razie. Wiem, że bardzo, bardzo może mnie to zaboleć na Ashlandzie. Mogę zostać po prostu spopielony. Zwłaszcza od mobów z większą ilością gwiazdek. Trójka, czwórka, piątka, no to już może być krucho. No, a tego byśmy jednak chcieli uniknąć. Tak jest. Śmierć to tak... No wiecie, ja wiem, że to bawi. Ja wiem, ale no mimo wszystko. Wartałoby trochę mniej umierać. Dobra, to mamy. To potrzebuję jeszcze, czego ja potrzebuję? Ja bym potrzebował do tego tak, no 5 rdzeni i 10 czarnego marmuru. Czarny marmur to ja sobie wsadziłem tutaj. W ogóle umęczyłem ten nieszczęsny dach. Tak jest. Co ja się tu nie nakombinowałem nad tym dachem, wam powiem. I stwierdziłem, że zrobię sobie coś takiego. Ło. Tak to mniej więcej wygląda. Puściłem po dwie linie właśnie tych łączeń tutaj. No, myślę, całkiem spoko. Ty, halo, kura. Właśnie w ogóle kury zaczęły mi się desantować z kurnika. Odstawiają dokładnie tą samą akcję, co wilki. Czyli włażą jeden na drugiego i się mi desantują po prostu z kurnika. No ja sobie myślę, no super, fantastycznie, jasne. Po co, bądź kurą, po co bezpiecznie siedzieć w klateczce, jak można sobie gdzieś połazić i zeżrą cię tam gdzieś moby, a ja później nie wiem, gdzie ja mam tego mięsa szukać, kurczakowego. Tym bardziej proszę znosić jajka, bo też omletów nagotowałem i mi się całkowicie skończyły jajucha. O, tu jeszcze mam czarny, okej, spoko, no tak faktycznie, bo go tutaj zostawiłem. To zrobimy tak, ciebie dajemy tu. Gdzie ja bym sobie postawił rzeczoną kuźnię? Gdzie ją w ogóle zmieszczę? Od tego trzeba zacząć. Bo do tego by wypadało mieć też... No właśnie, jakieś miejsce. Tu by chyba nie było źle. Jest to zadaszone. Artabalec, tak, dwergrowa latarnia, włócznia z pancerza, krom, głód. Czymkolwiek jest ten głód. Palisady, no to wiadomo. Elementy budowlane jak najbardziej. I czarne kowadło. Czarne kowadło, które potrzebuje też 5 rdzeni, więc spoko. Kolejna kopalnia będzie musiała gdzieś tam albo się ta pierwsza zrespić, albo znaleźć kolejną, ale to się jeszcze zobaczy. Czego mi brakuje? Chyba tego kowadła, nie wiem. Na razie mógłbym zrobić kroma, który mnie kompletnie nie interesuje, bo jakoś dwuręczne miecze, no wiecie jak jest, nie, no niespecjalnie, nie przemawiają w ogóle do mnie. Włócznia z pancerza, no to brzmi ciekawie, no ma sporo przebicia mimo wszystko. Tu jest Skolihati. Dźgnij raz dla tych, którzy cię zdradzili, a dwa dla tych, których nienawidzisz. Tak jest, cięte plus przebicie. No, też spoko opcja, ale nie dla mnie, dziękuję bardzo. Artabaletu nie będę robił, bo po prostu, nie wiem, uważam, że kusze, no, dupy nie urywają. No, prawda jest taka, że dupy nie urywają. To jest totalnie, totalnie bez szaleństw. Ja potrzebuję Eitru. Tak jest, ja potrzebuję mnóstwo Eitru, ja w ogóle potrzebuję Eitru, tak na dobrą sprawę, więc muszę znaleźć tych nieszczęsnych dwergrów, gdzie oni siedzą. No i cóż, no przeczepać im nieco skórę, jak to się mawia. Będę to musiał załatwić. Tylko gdzie ich znaleźć, no? No to jest problem, dlatego muszę ruszać do mglistych krain. Tego się pozbędę, młotek zostaje ze mną. Ty wpadasz tu, dobra. Którą mamy 18. Bardzo fajna godzina, żeby iść się po prostu zrzemnąć. Tak jest, proszę bardzo. Walimy sobie kimono i z samego rana można ruszać na podbój mglistych krain. Kurde, bo bym tak jeszcze znalazł, rozumiecie, ten kamień lokalizacyjny królowej. To już było całkiem spoko. Muszę tych pieczęciołamaczy jeszcze trochę ogarnąć. A tak sobie myślę teraz, czekaj, bo do przyzwania królowej, no tak, trzeba pieczęciołamacze. Czyli wielokrotne jej przyzywanie. Ciekawa w ogóle jaka broń z niej, jej specjalna broń, jaka z niej wypada. To mnie bardzo intryguje. Dobrze, tu wypoczęci jesteśmy, jedzonko mam. Właściwie, o proszę bardzo, to się możemy troszeczkę tutaj już odnowić. Z tematem, dobra, idziemy. Zestaw portalowy mam, więc można ruszać przed siebie.
Jasne, że tak. Co bym chciał upolować? Na pewno dwergrów. Dzień dobry. Czy ktoś tu się pojawia w ogóle? Bo ja mam takie zapytanie, czy jednak mój warsztat chyba działa? Ja widzę, że ten warsztat bardzo fajnie działa. To mi się bardzo podoba, że ten warsztat działa. Nic się tu nie pojawia. Spoko. W ogóle to miejsce bym sobie też mógł jakoś zaznaczyć. Że tu jest portal, tak? O, kopalnia. Dziękuję bardzo. Tak, żebym wiedział, gdzie to w ogóle jest. Gialów żadnych dawno nie było. Tak jest, dawno nie było żadnego giala. Żaden się tutaj nie pofatygował do mnie, czy coś w tym stylu. A troszkę szkoda, troszkę smutno, bo ja sobie nowe strzały zrobiłem. O, to jest zając bez instynktu samozachowawczego. O, dzień dobry bardzo. Zapraszam, no witam serdecznie. Stary, jakbyś miał na zbyciu ten wasz, nawet nie pamiętam jak to się nazywało. Jakiś, nawet nie mogę sobie nawet przypomnieć, jak to coś się nazywało. Czekaj, tędy byśmy, dobra, tu jakoś zejdę. A zejdziemy sobie, myślę, chyba na dół. Tu jest dziki zając. O, kurde, wafel i kierownik, szperacz, żołnierz. Czekaj, dobrze byłoby nie umrzeć, to po pierwsze. Wejdziemy sobie tu. Czy pan szperacz jest tu w stanie wejść? Nie wiem, czy jest w stanie wejść. Czy ja przeżyję w ogóle twoje uderzenie, stary? No niby, ty chyba przebijających nie masz. Mi się wydaje, że ty masz jakieś inne obrażenia. Naparzasz. No w sumie portal mam niedaleko. Jak umrę, to umrę. Co zrobisz? Okej, no jestem to w stanie zablokować. To spoko. Tylko jestem w beznadziejnym miejscu. Ty, kurde, podskakując jeszcze go sparowałem. Przecież to jest niemożliwe. Ja muszę wyjść tam, że ja nie mogę walczyć w takim miejscu. Jaki ty szybki w ogóle, chłopie, jesteś. Tu bym powiedział, że ty, chłopie, zadajesz obrażenia... te blunt, nie? Wiecie, obuchowe? O, właśnie, dobrze byłoby cię parować. Bo ty, stary, no jesteś jednak, trzeba ci przyznać, wytrwałym wojownikiem. Ale jak długo ten blok trwa? Halo, ten. No to bym się nie spodziewał takich rzeczy. O, i nawet to jestem w stanie sparować. Miło. Aha, dobra, bo to był jego ten mocarny atak. To może dlatego tak długo trwało ten kurde paraliż po parowaniu. No ładne obrażenia wchodzą, tylko szkoda, że nie jakieś super maksymalne. Dalej cię mogłem naparzać. Dobra, czyli tu wejdą może, o właśnie. Ale i tak, stary, no ile tam weszło? Ojej, to jest źle, to jest tak, nie, tak nie lubimy. Nie wolno tak robić. Niedobry szperacz żołnierz. Bardzo niedobry, tak nie wolno. I tak muszę korzystać z parowania zdecydowanie, choćby po to, żeby wciskać im większe obrażenia. No przecież ja bym go tłukł jak, nie wiem, jak bossa, tak długo. Ja, kurde, faktycznie, przecież on był ze srebrną gwiazdką, ja zapomniałem. Ale dobra, teraz to są dwa ziomki. Jeden na drugim. Ale te kurde zrobili ten. Nie wiem, jak to było. Power Rangers to robili, tego Megazorda, co się składali w ogóle, nie? Wiecie, o co chodzi. O, to weszło bardzo ładnie, tylko drugi już tutaj. Drugi wszedł pod niego, podniósł go, uratował mu dupę, tak na dobrą sprawę. O, mieczor wchodzi, to fajnie, 28, też nie jest źle. No dobra, to wygląda przekomicznie. Nawet nie wiedziałem, że one tak robią. No w sumie może dlatego, że nigdy nie widziałem szperaczy żołnierzy w jakiejś większej grupie. Ale dobra, no to wy już jest nawet gwiazdki nie macie, więc wasze obrażenia to tutaj będą po prostu śmieszne, bym nawet powiedział. O, bęk. Kto tam chodzi? A nie, tam zające sobie kicając. Nawet nie pamiętam, czekaj, jakie odporności, na co były wrażliwe, na co byli wrażliwi szperacze żołnierze. Jak sobie tak myślę, na co to było? Czy wy w ogóle, nie wiem, a może chyba nawet na żadne. Czekaj, czy wy mieliście... Ciekawa sprawa, ale nie mogę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że wy chyba byliście odporni na wszystkie obrażenia kłute, przebijające, te tempe, czy jakie one tam są i tak dalej. A widzę, że oni też sobie średnio radzą z... poziomem, z różnicą grunt tego, poziomu wysokości, wiecie o co chodzi. Bo jak byłem tam trochę wyżej, to oni atakowali nade mną.
Dobra, już nie jestem mokry, a ja nie chciałbym... I hyc. Bardzo ładnie. I teraz zostaniesz po dziobie. Dziękuję. I pan idziesz spać. Dawaj, co tu było fajnego. No fajna zadyma. Dobra, kamienie pozbieramy i... I co? I nie potrzebujemy. Żegnam bardzo. Coś fajnego wpadło. No niezniszczalny kilof, to jest standard praktycznie. Za każdym razem. Dobra, szperacza mamy z głowy, ale halo, tutaj mamy jeszcze skarby niezmierzone. To trzeba wszystko, panie, pozbierać. A skąd mi się tutaj nabrały w ogóle miedziany złom? Aha, no z tego, przecież tak tu ten wielki mieczor leżał. No ja zapomniałem o tym. Hello. Aha, to czekaj, to jak tu leży miecz, to tu prawdopodobnie gdzieś w pobliżu... Dzień dobry, panie zającu. Ucieka, panie zając. Prawdopodobnie gdzieś w okolicy powinny być szczątki... Aha, tędy chyba za bardzo nie przejdę, chociaż może zawsze można spróbować. Na pewno byłoby prościej, gdybym sobie schował tarczę, co planowałem. Dobra. Co tu mamy? Korzenie... Gdzieś powinny być w pobliżu, tak mi się wydaje, kości giganta. Tak jest, bo jak leżą te pozostałości, te resztki właśnie tego uzbrojenia i tak dalej, to gdzieś w okolicy jest... O! Kurde, gialu, stary. Znaczy nie, że jest gialu, ale widzę, że... zaraz dostaniesz ode mnie pompę. Chodź tutaj. Zapraszam serdecznie. W sumie teraz się zastanawiam, czy te kleszcze, które on spawni... czy one też mogą mieć afiksy właśnie te z obrażeniami? Tu by się było trzeba rozejrzeć. No ładnie tutaj wygląda. O, jest pan Dwergru. Bo ten to widzę się w ogóle, on nie kompletnie mu się nie śpieszyło w ogóle, nie? O, i nawet jego... Dobra, trofeum, spoko, luz, to do mnie pasi. Dwergru, osłaniaj mnie. Tu mamy, co tu mamy, kolejne resztki. Wow, sienano. O, i ten mi wcisnął za 26, on jest agresywny. Z czerwoną gwiazdką. To prawda, jedną. Ten kolega mógłby mnie dojechać, gdyby miał więcej gwiazdek. Poczekaj, bo tam jeszcze jeden jaki. Wow! Ale Krystian, chłopie. Kurde, wafel, synek. Czekaj, ktoś umarł. Aha, on ubił tamtego. No spoko. Kurde, nieźle, stary, ja muszę sprawdzić zaraz to. Czekaj, bo tam jak kliszczu. Czy ja jestem w ogóle w stanie, stary, ściągnąć twoje... Chodź, bo ja muszę sprawdzić twoje obrażenia. Ty masz opie 5 gwiazdek. Nie jesteś żadnym... Dobra, jestem w stanie to sparować. Nie jest źle. A przyjmę na ryj te jego obrażenia, zobaczymy. No. Co ty gadasz, chłopie? O, dopiero ten jego mocarny atak wbija mi na 74. Masakra, ale to jest mega redukcja w ogóle tych obrażeń przez nich zadawanych. Masakra. Mówię, gorzej byłoby, gdyby on był, nie wiem, zaklęty na przykład ogniem czy jakimkolwiek innym... Jakiekolwiek inne obrażenia by zadawał. Wiecie, o co chodzi? Bo wtedy to jest dupa blada, nie? O, i co? Plecak pełny. No oczywiście, że tak. Co mogę wywalić? Co jest dla mnie tutaj jakby useless? No nic nie jest, bo jestem zbieraczem, więc biorę wszystko. Zaraz ja tu postawimy, panie. W końcu mam zestaw portalowy, więc co się tutaj będziemy ograniczać? Dlaczego nie mam drewna? Kurde wafel, nie mam zielonego pojęcia, byłem pewien, że mam to drewno. No tak, ale ze mnie jest wazon, bo ja to w drewno przecież wrzuciłem do skrzyni. Tak jest, umieć stosy. Gratuluję, Jaworski, ty to po prostu wziąłeś, chłopie, i strzelić w łeb. To jest mało. No tak, no ja tu nie znajdę szlachetnego drewna, bo z tego leci zwykłe i yggdrasilowe, nie? Oczywiście, że tak, nie? Dobra, jak już mam wracać, ty se tu możesz leżeć, oddawaj mi to. Ten kleszczu mnie tam interesuje, bo chodzi taki jakiś wybajeżony gość. Tu widzę czaszkę. Dobra, to będzie do ogarnięcia. Kurde, tu bym sobie portal postawił. Wiecie, o co chodzi? Zrobię jakieś wykopki. Zobaczcie, ile tu jest tego krapu. Teraz to fajnie widać, jak nie ma tej mgły. Tego uzbrojenia. Tu leży cały ten jotun. On tu umrzył, tu jest jego miejsce śmierci i tak dalej, i tak dalej. A tu leżą jego właśnie resztki. Czy może młotek schowam? Będzie bardziej widoczne. Starożytna zbroja. Jedna, druga. Tam był niedaleko ten mieczor i tak dalej. Pewnie jakbym się tutaj jeszcze dobrze porozglądał. O, proszę bardzo, tam jeszcze leży kawałek miecza.
więc to tak wygląda. A mając mgłę, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć całego tego piękna mglistych krain, które, tak jak mówię, są kurde fantastyczne. Naprawdę wyglądają bardzo ładnie. Teraz to ma jakby większy sens, jak na to można wszystko spojrzeć, jak to w ogóle wygląda i tak dalej. Te ruiny tutaj w okolicy i tak dalej, no to też swoje robi, nie? Tam jest, czekaj, zwykły kleszczu. Tu jest kleszczu. O, dobranoc. A widzicie, ale was tylko podzieliło. Jesteście kleszczami. Dobra, zrobimy to inaczej. O, tak. Dziękuję bardzo. Wasz pierwotny kleszcz był kleszczem z chyba trucizną, nie? Z tego co widziałem. Ale ten jak się rozdzielił, to już to są po prostu zwykłe kleszcze, nie? O, ty chamie, poszedł mi stąd. Iż ty bo. Dobra, okej. Ja się ostatnio jeszcze zastanawiałem nad tymi, nad konfiguracjami epiglota, tak jest, w kwestii właśnie wypadania przedmiotów magicznych. Ja się zastanawiałem, czemu tak jest, ja już zmniejszyłem w ogóle częstotliwość tego dropu. Frost, o proszę bardzo, ty jesteś frostowym gościem, tak? To ty nawet byłbyś w stanie mi zadać większe obrażenia, dawaj, to chcę zobaczyć. 7 na... O, widzicie? No tak, tylko że ja mam kolce, ciernie, więc sam siebie ubił, ale okej. Okay. A wracając do tego dropu, tej ilości tych przedmiotów i tak dalej, rozchodzi się o to, że ja po prostu mam w przedmiotach ten afix lucky, szczęście, nie? I to powoduje też wypadanie tych przedmiotów. Ja wiem, że one nie są jakieś szaleńcze czy coś takiego. Na pewno, nie wiem, jakbym sobie dorzucił Better Tradera może. O kurde, a skąd wyście się tu chłopaki pojawili? Was tu przed chwilą nie było. Jak to się stanęło w ogóle? Kurde, Wawel, chodź, dostaniesz takiego ostrzelkawczego w dziób. A, ty jesteś zwykły. Dobra, ty się rozsypiesz, tam jeszcze jakiś twój kolega sobie drepta. A on też szału nie robi. I coś tam wypadło, tylko tam coś... Kogo oni ubili? Kolejnego dwergra? Może być, nie wiem, twój atak był co najmniej ubogi. Mój drogi. Dobra, ty idziesz spać. Jeszcze pozbieramy co się da. Kolejne trofeum zresztą. Co tu leży fajnego? Kogo tu roztrzaskało? Czarna juta, mroczny kryształ i pan zając, tak jest. No kurde, dobra, muszę wrócić do tego portalu, bo bez tego po prostu dupa i kamieni kupa. Nie wiecie o co chodzi. Czy coś potrzebuję? A, fajnie, dobra. Tu już myślałem, kurde, bo widzę ruiny są i już myślałem, że może jakieś dwergrowe coś będzie, ale no jednak nie. Gdzie ja mam te kopalnie? Tutaj, czyli w linii prostej gdzieś w tamtą stronę. Bo to trzeba ogarnąć. Mało tego, że pa, Ejkta sobie włączymy. Ja w ogóle zapomniałem sobie kościoszlama z powrotem ustawić. Już tak za każdym razem, jak tak patrzę na tego Ejktyra, że go mam i tak dalej, mówię, dobra, trzeba by było go przełączyć na kościoszlama i tak dalej. Ale teraz, jak ja bym przy tym wszystkich redukcjach i tak dalej, jak ja bym sobie jeszcze kościoszlama odpalił, no to ja nie wiem, czy oni by w ogóle zrobili mi cokolwiek, nie? To już w ogóle byłoby zabawnie. Dlatego chciałbym uderzyć dalej właśnie do tych krain, do na północ, no i oczywiście do Ashlandu. Tam bym chciał wbić. Dawaj do góry, ziom. Co to tam jest? Aha, ty dwerg, no tak, ty tu byłeś. Pamiętam, kojarzę gościu. Tam bym chciał wbić, no bo tam już nie będzie tak łatwo. Tak jest, ja się domyślam, że tam już nie będzie tak łatwo, że tam już nie będą mobki tylko i wyłącznie z większości z obrażeniami przebijającymi i ogólnie fizycznymi, bo domyślam się, że Ashland będzie właśnie stał ogniem. Na północ jednak, jak jacyś mroźni tam, nie wiem w ogóle jakie moby tam są, czy to, co to będą, jacyś mroźni magowie, czy inne jakieś tam draugry zamrożone, czy coś takiego. Powiem, że Monster Labs zrobił coś takiego. Tak jest, jeśli chcecie sobie dorzucić jeszcze więcej mobów, to jest coś takiego jak Monster Labs, tylko że to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, żeby tam ogarnąć, bo tam trzeba kilka naprawdę... Kilka modów trzeba wrzucić, żeby to wszystko zadziałało. A z tego co widzę, co piszecie, tak? Jakie macie problemy z instalacją modów i tak dalej. Ja nikogo nie wyśmiewam. Nie każdy jest alfą i omegą i tak dalej, ale ludziska,
pierwszą podstawową rzeczą, jak instalujecie w ogóle jakiegokolwiek moda, zobaczcie, czy ten mod jest aktualny. To nie jest trudne. Zobaczcie, kiedy ostatni raz w ogóle ten mod został zupdate'owany. To jest dość ważna rzecz, no bo to się właśnie kończy tak, że piszecie później, czy to na Discordzie widziałem, czy też w komentarzach pytania, no nie wiem, miałem zapis tam sprzed roku i chciałbym na nim zagrać i tak dalej, czy to będzie działać. Szczerze powiedziawszy, ja wiem, cieszę się bardzo, że mnie uważacie za jakoś wyrocznie czy coś w tym stylu, ale nie mam pojęcia, ja wam mogę powiedzieć być może. Bo nie wiem jak to na waszym zapisie zadziała. Tym bardziej, że zwróćcie też uwagę na to, że to jednak jest nadal, Valheim jest wczesnym dostępem. Nie? Tu się różne rzeczy już, w Valheimie się różne rzeczy wyprawiały i tak dalej, więc pewnie zadziała. Co? Czekaj, co jest? Cholera. Teraz to dopiero zauważyłem. Ja tu gaduga. Smali do ciebie cholewki. Kto do mnie smali cholewki? Co to jest w ogóle za event? Halo? Co to w ogóle jest za opis? Co tu się w ogóle odbywa? Niech mi ktoś wyjaśni. Przybiegły szkielety. O, proszę bardzo, to jest to, co mówiłem. Kurczaki. Tam sobie ganiają kurczaki na wolności. Co tu się stanęło? Aha, kurde, Brenna. Teraz rozumiem ten opis. Smali do ciebie, cholewki. Jezu, poważnie, chłopie. Kurde, aha, właśnie, widzisz, bo ty jesteś ty. Właśnie, widzisz, synek. Chodź tutaj. Chodź, dziadzie jeden, bo wyście są... Tyś jest ognisty, gościu, to ty możesz mi nawet... no, chociaż szkielet, no nie wiem, przy tej ilości pancerza, no zaraz zobaczymy. No, nie bardzo. Dawaj cios. No! Powiem ci, stary, można było to zrobić lepiej, nie? Ale tu widzę jakiegoś ładnego siewce zarazy. Dobra. Czy jeszcze ktoś do mnie smali cholewki? Nie wiem, dlaczego nie wyświetla się jego jego imię. Nie wiem, rozumiem, że to coś będzie z CLC. To będzie tutaj robił jakoś zadymę. Pewnikiem tak. O, więcej śluzu. Zrobiło się dla niej za gorąco. Brenna to jest szkielecica. Kurde wafel. Nawet nie wiedziałem o tym, nie? Dobra, a wracając jeszcze do kwestii modów i tego wszystkiego. Tak jak powiedziałem, potrzebujecie pomocy, słuchajcie, ludziska, nie ma problemu. Jeśli tylko będę w stanie odpowiedzieć ja, czy nie wiem, Xarchid, czy ktokolwiek inny na Discordzie, to nie ma problemu. Tylko chciałbym, żebyście robili kilka podstawowych rzeczy, zanim zasypiecie po prostu czat pytaniami i tak dalej. Sprawdzajcie, jaka jest czy mod jest w ogóle zaktualizowany. To jest bardzo ważne, nie? Jeśli gracie na jakichś modach i nagle wam przestają działać, a zaktualizował się Valheim, to jest raczej oczywiste. Dlatego doradzam też wyłączenie opcji aktualizacji i aktualizować to po prostu manualnie. Tak jest. Jak chcecie chwilę pograć, wiecie o co chodzi. Gracie sobie przez kilka dni jeszcze na starej wersji, mimo tego, że jest aktualizacja, mody wam działają, jest wszystko superancko, wiecie o co chodzi, i jest gitara. I dopiero po tych kilku dniach, jak już wszystkie mody są gdzieś tam zaktualizowane, przynajmniej te najważniejsze, jak Bepin jest zaktualizowany, no to wtedy spokojnie można sobie to zaktualizować i cieszyć się rozgrywką. I też zwracajcie uwagę, bo jak wejdziecie na Nexusa, to tam jest coś takiego, że jest często, gęsto przy większych modyfikacjach, przy większych modach jest opis, jakie mody prawdopodobnie mogą krzaczyć, jakie mogą robić problemy z tą modyfikacją. Tak jak jest Better UI, tak, robi problem z Epiglutem. Tak jest, że tam się nie wyświetlają do końca odpowiednio te opisy przedmiotów i tak dalej, tam też robi kilka i to jest wszystko tam napisane, nie? Dlatego polecam rzucić okiem, popatrzeć i tak dalej, a jak już faktycznie jesteście w kropce, to nie ma problemu, pytajcie, zawsze znajdzie się jakaś przefantastyczna, miła osoba, która wam pomoże i prawdopodobnie to będę albo ja, albo Xarchid, no albo cała rzesza innych wikingów, która siedzi na Discordzie, na którego zresztą was jak zwykle standardowo, moi drodzy, zapraszam. Dobra, my tu gadu, a ja znowu nazbieram jakichś krapów, ja to wszystko muszę podkładać. Co ja to mam? To mam wszystko do przepalenia. Co to jest za puklesz? To jest legendarny żelazny puklesz. Nie, dziękuję. Fajny taki, ale nie. Dobra, to rzucimy tu. Śluzy damy tu. Oczywiście zestaw portalowy standardowo, czekaj, to mam, rdzenie mam, brakuje mi, no właśnie, bo ja to drewno przecież, kurde wafel,
Ja go tutaj z powrotem chyba wrzuciłem to drewno. 20, ty idziesz ze mną, no i dyszka na warsztat. Chociaż no już z tych Yggdrasilów bym tam coś ciupnął. Ty idziesz tu. Okej, okay, dobra, reszta idzie na przepał tych magicznych rzeczy. Tak. Ja potrzebuję Aethru. Ja potrzebuję tego Aethru zdecydowanie też z tego powodu, żeby w ogóle cokolwiek wytworzyć, bo te lepsze rzeczy, one faktycznie przecież wymagają Aethru. Tak samo płaszczyk. Jak to się nazywało? Ten płaszcz z piór, nie? Płaszcz opadania, czy tam, czy coś takiego. Chociaż można wyłapać taki afix w spodniach. Tak jest, do zbroi. To jest chyba w Featherfall, czy jakoś tak, nie? Opadanie jak piórko, coś w tym stylu. To też można byłoby wyłapać. No ale stwierdziłem, no trochę bez sensu. Jeśli ten płaszcz sam sobie będzie to miał, ja go zaklnego, no to będę miał to plus jeszcze tam, jak się uda, może 6 afiksów, nie? Fajnie by było. Jeszcze jak udałoby mi się, o Jezu, jakby mi się udało wyłapać ten płaszcz, jakby mi się udało ten płaszcz wyłapać jako część zestawu, tak, że miałbym ten Undying, kurde, Jezu, to już byłoby superanckie. Faktycznie, byłoby zdecydowanie mniej umierania. Ametyst jest po 80, okej, okay, no dobra. Dobra cena, to mnie cieszy. Czekaj, to mam, dobra, jest wszystko. Więc mogę wrócić tam i tam postawić portal. Zresztą i tak tam muszę na tym gigancie postawić portal, bo ja mu muszę rozłupać czachę. Na YouTubie muszę mu rozłupać czachę i ogarnąć miękką tkankę. Tak jest, ja tą miękką tkankę muszę z niego jakby wydobyć, bo będę tego potrzebował przecież do zasilania rafinerii. Tak jest. Dzień dobry. A, dobrze idę. Tylko robię to takim zajebistym skrótem. Nie wiem, dlaczego mi air jump nie zadziałał, ale to nic. Tu sobie skoczymy i tu jest... No i tu by mi się teraz przydał właśnie płaszczyk swobodnego, powolnego spadania. Tak jest. Ja rozumiem w ogóle koncepcję jakby tego płaszcza samego w sobie. Tutaj w mglistych krainach, bo tak jak mówię, tu jest wysoko, tu możemy spaść stąd czy zowąd i tak dalej. No, dzień dobry panie zającu, wiesz co, że tak grzecznie sobie siedzisz, mój drogi, zadajesz bułę. Ja to rozumiem, tylko że tak jak powiedziałem, już to wielokrotnie mówiłem, jak w mglistych krainach nic nie widać, to nawet ten płaszcz nie ratuje jakby tematu, wiecie o co chodzi. Bo ja mówię, mi się te widoki tutaj mega podobają. Ładnie te krainy wyglądają. Super to wszystko. Dobra, tam idziemy. Super to wszystko wygląda. Tym bardziej jak można się przyjrzeć. O, znowu ziomki tutaj są. Dzień dobry. Ty jesteś strucizną, ty jesteś zwykłym szperaczem. Ty byś mnie tutaj chciał pewnie jakoś dziabnąć, albo byś się chciał wylądować pewnie, nie? No właśnie, tylko tu, mój drogi, jest coś takiego jak różnica. Nie, no to jest bez sensu, żebym tu chłopie z tobą walczył. Ja bym bardziej to zrobił tak, jak ty postanowiłeś olać temat, to proszę cię bardzo. Tak, żeby ci smutno nie było. Pass off on, okej. Okay. Dobra, teraz mogę wziąć tarczę i zejść tam na dół do tego drugiego klienta. Tu musi być jakiś spawn w ogóle. Ty jesteś trujący. No, ląduj ty. No, na pewno. Tak, to ty se możesz, wiesz. O, proszę bardzo. I to będzie także twój koniec, mój drogi, więc jakby miło było, nie? Dobra, teraz cały ten... cały ten badziew muszę pozbierać. Tam jest zaś pan zając. Tu mamy to. Z tych jadowitych kryształów, dobrze? Nie, jadowitych kłów. Z tego można chyba topór zrobić. Ja muszę rzucić okiem jeszcze raz na ten topór, bo on chyba wyglądał ciekawie, albo przynajmniej ładnie wyglądał po prostu. Sam w sobie. I to też byłoby dobrze ogarnąć. Choćby po to, żeby sobie go na ścianie powiesić w tej mojej miejscóweczce w komnacie komfortu i wygody. Czekaj, nie pojawił się, właśnie tak łażę sobie, żeby mi tu gial nie nadleciał nad łeb, bo tam widzę jeszcze jakiegoś jednego klienta. Co, już mam pełny ekwipunek? No oczywiście, że mam pełny ekwipunek, bo jak mogło być inaczej. O, my tu będziemy łupać, tu mamy trofeum, to jest do ogarnięcia. O, pan Kliszczu jeszcze się znalazł. Halo. Ding. No, także tyle w temacie. Chodź.
I bang. Dobra, pan idziesz spać. Dziękuję bardzo. Czy coś tu jeszcze się szlaja po okolicy? Czy też nie bardzo? Czy są jakieś dwergry? Też nie widzę, żeby jakieś dwergry były, ale na pewno stawiam tu od razu portal, bo ja o nim zapomnę i to się jak zwykle skończy, jak się skończy. Bo ja mówię, to cwaniakowanie cwaniakowaniem, ale w pewnym momencie pojawi mi się jakiś mob, ja nie zauważę tego, że on jest, nie wiem, ognisty czy coś w tym stylu, wiecie o co chodzi, czy jest jakimiś tam błyskawicami, no i podleci do mnie taki szperacz, ciulnie mnie i będzie koniec imprezy, no tak właśnie to będzie wyglądało. Czekajcie, tam... Aha, ja nie zmieniłem tej nazwy portalu tam. Dobra. To zwiemy cię BBB. Będziesz kolejny, następny w kolejce. No właśnie, to muszę zmienić, bo tam na kopalnię. Tak muszę tą nazwę tam wpisać. Dobra, więc wracamy do domu. Nie jest źle. Ogólnie jest spoko. Wyzwanie jakby... Nie, może nie inaczej. Nie wyzwanie, tylko strach przed śmiercią już jest nieco mniejszy, bo faktycznie byle szperacz nie może do mnie podjechać, strzelić mnie tam, nie wiem, raz i mnie po prostu wykasować. To była bardzo dobra inwestycja, że przepieprzyłem całe złoto, wszystkie moje bogactwa właśnie na ulepszenie sobie uzbrojenia pod kątem odporności na obrażenia fizyczne oraz tam pozostałe obrażenia tam przebijające i tak dalej, i tak dalej. To była zdecydowanie bardzo dobra opcja i to był bardzo dobry pomysł, tak, z tego się bardzo cieszę. Ja wiem, że rumakowanie się w pewnym momencie skończy, to na pewno, ale póki co muszę się tą chwilą wytchnienia nacieszyć, tak jest, ja się muszę tym nacieszyć, że przez chwilę nie umieram praktycznie na każdym kroku, że nie jestem zjadany przez byle pajaca, wiecie o co chodzi, że jednak to daje radę, nie? Także jest spoko. Dobrze, słuchajcie moi drodzy, no w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no jakiś subek też byłby mile widziany. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.